No. Już, przepraszam was. No to co, Otóż kobietki? dużo jest No. rzeczy i żebyśmy się tylko nie pogubiły i ja sama, No bo właśnie, no to już wszystko zobaczymy. naraz wskakuje, Dorotka, wiesz, No, jakbym ja mówiła wiem, wszystko trochę opacznie, obraz. to wybacz mi, bo ja dużo widzę, wiesz, i takich bardzo szybko mi zmienia się obraz, już Dobra, zauważyłam. damy Dobrze. radę, Asiu, damy radę, ogarniemy No. to. Wiem, że jest dużo informacji, ale jakoś to szafniemy. Dobrze, Alicjo, kochanie, proszę, wyłącz mikrofonik, dobrze? Dorotko, ochrona na łącza. O, cholera. Dobra, robimy ochronę. Żeby nam tu, tak, już widzę, że. A co on tutaj taki się To jest ona. rozbrykał? Ona? Tak. Ja zobaczyłam w formie, jak powinna wyglądać rzeczywiście. Aha, a dlaczego się pokazuje jako w formie że Czy to jest męskiej? forma czy to jest bezpłciowa forma? Ja myślałam, że No to tak, wszystko ale tak bardziej wyglądało. męska, ja myślałam, że to jest No, bo to mężczyzna. tak wyglądało, nie? To jest kobieta. A widzisz. No dobra, Asiu, w takim razie po pierwsze wyszukaj ciało subtelne najpierw Alicji naszej. Myślę, że to tak zaczniemy od początku. Dobrze. Widzę Alicję. Ojej. Idzie. Alicja, tak. I wiesz co, kochanie, myślę, że byłoby zasadnym, żebyśmy tutaj pracowały na jakimś takim neutralnym gruncie. Wiesz co, tak, tam za nią się ciągnie, teraz muszę odegnać pana, bo idzie byt, ale zupełnie niezwiązany, że tak powiem, z pracą. Jeszcze jedna rzecz, Dorotko, jak Alicję postawimy, sprawdzić też, skąd może wynika to przeciąganie, bo widzę zupełnie Tak, innego tak, tak. osobnika. Znowuż inny. Dobra, dobra, to niech ona sobie stanie do Dlatego tej się załogi, zaśmiałam, bo tak? z nim stała, nie? Dobrze. Ona się Wiesz, nieźle bawi, słuchaj. ja robię kreację, Dorotko. Dobrze. Po lewej stronie, jak zwykle, przezroczyste robię szyby. I mamy ciało subtelne Alicji. Dobrze, i zobacz proszę na jej linii czasowej, co, albo zapytaj ją, niech ona sprawdzi, co takiego jest w niej, że przyciąga te byty do siebie. Na pewno potrzeba miłości. Gdzie Obudzenie. ma w sobie tą potrzebę? Klatce piersiowej jest taka potrzeba i też poczucia bezpieczeństwa razem z tym. To widzę. Okej, okay, to też wyciąga, a niech zobaczy, dlaczego nie czuje się bezpiecznie sama ze sobą. Dlaczego jest brak tego poczucia bezpieczeństwa? Dlaczego szuka go na zewnątrz? Tłumaczę ciało subtelne to też brakiem takim uczuć. Nie tak by chciała, żeby było. No dobrze, ale jeżeli ona się koncentruje na braku, to co zasila? No, Co zasila. przyciąga do swojego życia? Jeszcze większy brak, zgadza się? Przyciąga brak, a w ciele subtelnym przyciąga istoty. No właśnie, więc chodzi o to, żeby ona to zobaczyła, że to tak nie działa, jak ona sobie myśli i chce, żeby się pozbyła tego braku. Dobrze. I wpisała sobie poczucie bezpieczeństwa, miłość. Żeby Dobrze. przełożyła fajchę po prostu i koncentrowała się Tak. i kreowała już jako czas dokonany Dobrze. te rzeczy, a nie jako brak, że tego nie ma. Dobra, a teraz tak, ten sen z jakąś kobietą, która ją dotykała, a nie mogła się od niej uwolnić, to była ta kobieta od Mariana? Wiesz co? Nie, to nie była kobieta od Mariana, to był byt z poziomu też piątego. Aha, czyli wampiryczny. Dwoje Czyli to. bytów było z poziomu piątego tutaj, które się zmanifestowały w snach. Nie mogły się uwolnić ze względu na silną energetykę. Oba byty były z tego samego poziomu. To były wampiry. Dobrze, czy ona zechce anulować te wszystkie sny i tą całą energię, którą wygenerowała w związku z Tak, tymi snami? bo te sny, niektóre widzę, że one już mają taki też podtekst, nie? Tak, Że tak. tam pewne rzeczy tak próbowały się dziać i
styczność była z istotami też weterze, nie? I tu jeszcze jest ten byt trzeci. Ja go to próbuję cały czas odgonić, ale on stoi przed kreacją. No to dobrze by było, żeby tutaj Alicja jako ciało subtelne sama wyznaczyła mu te granice, że jemu jej nie wolno przekraczać. No właśnie. Bo to tutaj nikt nie będzie stał na saporcie i pilnował Alicji, bo to nie o to w tym chodzi. No chyba zrozumiał, widać, że jest dość inteligentny. Dokładnie. No i dobrze. Czy ciało subtelne Alicji rozumie, dlaczego te byty przychodziły i jak do tego doszło? Tak. Ten klucz miał pewną zachowaną energetykę różnych istot i też z jednej strony przyciągać różne rodzaje istot, różne rasy. To też. Dobrze, niech jeszcze sprawdzi, czy jeszcze jest coś w niej, jakaś energia, jakaś pamięć zachowana, która mogłaby w jakikolwiek sposób znowuż spowodować, że te sytuacje mogłyby się powtórzyć. Ukazuje mi się taka pamięć po braku bliskości. Dobrze, to też wyciąga. I to jest wyrzucone w tym momencie z ciała? Dobrze, i zapytaj proszę subtelną Alicję, dlaczego poprosiła o tę pracę i dla kogo? Niech subtelna Alicja nam powie, o co jej chodzi. Zależy ciało subtelnemu na sprawdzeniu u męża, ale nie tylko. Rodziny też męża i głównie o jego ojca. Mówi, że tam jej się coś nie podoba i coś ją niepokoi i jak myśli o nich, to czuje takie drżenie w ciele i robi jej się zimno. A zapytaj Asiu proszę Alicji, czy ona wchodziła na linie czasowe swojego nieżyjącego męża i reszty członków rodziny jego jako ciało subtelne? Czy próbowała zebrać informacje na ich temat samodzielnie? Pokazało jej się tylko takie koło w eterze, które miało szarą ramę. W środku było czarne, a dookoła miało taką szarą obręcz. I Asiu, co to jest? Co ona pokazuje? Dla mnie to jest hologram, Dorotko, bo to... Ja nie widzę, żeby to miało powiązanie. A ten hologram został nałożony przez kogo i w jakim celu? No myślę tutaj, że mógł zostać nałożony przez istotę, która jest tutaj odpowiedzialna za wiele rzeczy na pracy. Czyli za tą główną istotę. Okej. Która jest podpięta pod jej nieżyjącego męża, tak? O tej istocie mówimy. To jest tak, tylko ten wpływ to jest w tym momencie już troszkę inny. Tutaj istota ma też zdolność cofania wpływu, na przykład wstecz. I na przykład ma zdolność taką, że może wyłapać sytuację na przykład ze złorzeczeniem, którą może na linii czasowej bardzo wspomóc energetycznie. Także z tego złorzeczenia na dzień dzisiejszy może wyniknąć coś gorszego. Okej. Tak może zrobić. Może zmienić swoją energetyką różne zachowania ludzi, różne sytuacje, nakierować na takie, jakie chce i to działa w jedną i w drugą stronę. Czyli nieżyjący mąż Marian, który nie ma fizycznego ciała, ma nakład istoty jakiej, Asiu? Jaka to jest istota? Jest na pewno istota zhybrydowana, ale przypuszczam, że żyjąca w innym miejscu eteru, ponieważ nie ma kodu genetycznego. Ale można ją zaliczyć do istot laboratoryjnych, czy nie? Według ciebie? Moim według zdaniem twojej tak. Wiedzy? Tak, moim zdaniem tak, dlatego że na pewno jest to sztuczna inteligencja, ale połączona z zachowaną pamięcią i istota ma zdolność samodzielnego, racjonalnego myślenia. Czyli nie jest to taki robot, który wykonuje tylko i wyłącznie polecenia. Tak?
A wykonuje czyjeś polecenia, czy działa samodzielnie, Asiu? W tym momencie nie wykonuję żadnych poleceń. Może dlatego, że twórca, że tak powiem, tej istoty nie żyje. Ona Okej. nie ma kogoś nad sobą w tym momencie. No dobrze, zapytaj Alicję, czy zechce poprosić tutaj do tej kreacji swojego nieżyjącego męża, który nie ma ciała fizycznego, ciało subtelne Mariana, jego rodziców, Jana i Stefanię, to już są trzy osoby, i ich troje wspólnych dzieci, czyli córkę i dwóch synów. Sześć Czyli osób. mamy sześć osób, tak. Przewidzę, poczekaj. Jeszcze. Od razu powiem, że tutaj ciało subtelne mężczyzny wygląda. Ja nie wiem, jak to nazwać. Wygląda to tak, jakby między ręką a łokciem była niewielka luka, że ten łokieć, tak jakby ciała subtelnego, nie składał się, ręka nie składa się z jednej części, tylko jest tak jakby przedzielona na pół i do łokcia, i od łokcia jest niewielka luka, i tak samo wyglądają nogi. Do A czym kolana. są te nogi? To są przerwy w energetyce, w powłoce tego ciała Wiesz co, subtelnego? myślę, że jest to wpływ tutaj, bo podobnie z wyglądu, prawidłowego wyglądu wygląda ta hybryda. Okej. A Tylko ta ona to hybryda ma może. jakiś numer, czy ma jakieś imię? Jak ją szczytujesz? Ma imię, zaraz jeszcze szczytam, bo hybryda Dorotko ma łączenia w kolorze takim zielonkawym właśnie na kolanach i na łokciach. Ja to wyłapałam. On ma Okej. łączenia. Okej. Kassandra. Kasandra. Tak, jest imię. Dobra, imię, dobra. Okej. I teraz, kiedy oni wszyscy weszli tutaj do tej kreacji, czy on sobie zdaje sprawę i jego członkowie rodziny, dlaczego zostali poproszeni tutaj do tego miejsca? Nie, oni tacy wydają się nie do końca świadomi tego, dlaczego tutaj są. A Nie wiem, Marian? czy wiedzieli. On to jest chyba w ogóle najmniej świadomy. Czyli, a jest jakaś cząsteczka świadoma w jego ciele Tak, subtelnym? cząsteczkę ma, ale tak stoi, przygląda się i ciężko stwierdzić, bo nie odbieram w nim tego, że on cokolwiek wie. Okej, dobra, to w takim razie sprawdźmy, Asiu, my, skąd się wzięła ta hybryda, kiedy się tutaj podczepiła pod Mariana i czy jest tylko podczepiona pod Mariana, czy pod resztę członków rodziny też? Jest podczepienie, ale to jest podczepienie na jego linii rodowej. To podczepienie nie przechodzi na dalsze linie rodowe. Na jednej linii. I jest to jeszcze wcześniej Dorotka, to nie do niego. Tutaj Czyli myślę. pierwsza osoba, do której się podpięła, ta Kasandra, to był kto? Ja widzę to jako jego tatę. Pierwotnie. Czyli mamy do Jana, tak? Do Jana się podpięła. A Tutaj. zobaczmy, w jakiej sytuacji się podpięła do Jana. Widzę sytuację, jak ona wybiega, ale ma przyjętą kobiecą postać. I na pewno wiem jeszcze jedną rzecz, że ten byt ma zdolność przechodzenia tu na ziemię. W tym momencie myślę, że ze względu na zmianę pewnych warunków eterycznych nie jest to dla niego możliwe, dla niej, ale na pewno wcześniej mogła. Bo A w widzę. jaki sposób? Czyli mogła się manifestować fizycznie, czy Mogła mogła się przejmować ciała? fizycznie i jedno i drugie. Widzę portal i widzę ją, jak przechodzi, wygląda dosłownie jak kobieta. Ma brązowe włosy upięte w kok. I wygląda jak kobieta. Taką zazwyczaj przybierała postać, ale nie tylko tą. Ale Postać. za życia Mariana, kiedy Marian miał fizyczne ciało, to ona się manifestowała. Nie, u niego nie. To widzę jeszcze wstecz. Czyli u ojca, tak? U Ojca, Jana. tak, u Mariana nie. U Mariana tego nie. Ojej.
Pisk taki usłyszałam, aż mnie normalnie tu zapiszczało w uchu. Świst, co piszczy. A wiesz co, może byśmy ją zablokowali, Asiu, żeby nam tutaj nie nachodziła na łącza. Tak, tylko nie rozprasza. Rodko, daj chwilę, niech ja ją znajdę, wiesz? Bo to nie jest łatwe. A po drugie, byt używa do wyłapywania, moim zdaniem, czegoś, co ma w oczach. Nie wiem, czy to jest laser, czy to jest światło. W każdym bądź razie widzę światło. Tak jakby świeciła oczami, jak latarkami takimi, naprawdę na odległość, na kilometry nawet może dosięgnąć. Czekaj, gdzie ona tylko... Ja ją odbieram, ale jeszcze jedna rzecz na pewno znika. No to zablokujmy ją w czasie, tak, kiedy ona jest widoczna. Nie wiem, czy nie przykrywa, wiesz? Czekaj, to ja muszę złapać sytuację z jego ojcem i tam. I zablokować ją. Ciężko mi będzie inną drogę. Dobra, to w takim razie moja subtelna będzie blokowała ją w czasie, żeby nam się tutaj nie żebyś ty mogła swobodnie na linii czasowej się poruszać. Czy myślę, że możemy, jak ona już tam jest, ją jednak zablokować, wiesz, bo ona to powoduje jakieś całkiem dziwne świsty mi tutaj w słuchawkach, piski, nie wiem, dziwne rzeczy. Aż mi taki dyskomfort przeszedł. To tam i wiesz co, najsłabsze będzie, uważam, że przy zmianie, próbie zmiany wyglądu. Tam chcę ją odbić. Dobrze, dobrze. Czekaj, stoi. A linia czasowa dalej, dobrze, ona jest zablokowana. Okej, okay. Dobrze, tak. Dobrze, dobrze. I zobaczmy, co tutaj na tym rodzie tak naprawdę wisi i co się wydarzyło w tej rodzinie. Co jest na pewno wyłapane przez ten byt, to jest ciało subtelne tutaj tego Jana. On jest kontakt wzrokowy, to widzę, z bytem. Byt wygląda w formie prawidłowej, czyli jest pół hybrydą, pół maszyną. Wyłapuje, czym się tutaj byt kieruje. Na pewno w bardzo dużej części interesuje ten byt energia seksualna. To. A to, że tak powiem, brzydko ma się na kim podpiąć. Wykorzystuje momenty, że ten człowiek był po prostu... że tak nazwy to bardzo kochliwy, tak? W ten sposób i na pewno się tym bardzo podpiera. Widzę później drugi kontakt, gdzie byt... Ale to zabiera mu tę energię seksualną, Asio, podczas stosunków? Tak, zabiera, tylko że on... dla mnie to on już miał problem, jak to nazwać, zdrowotny z tym drodką. Okej. Okay. Bo on już po prostu musiał tak jakby też robić takie niektóre rzeczy. I widzę, że jest rozmowa między ciałem subtelnym a bytem. Byt jest kobietą w tym momencie, wygląda jak kobieta. Właśnie ta w brązowych włosach i wygląda to tak, jakby on ją odrzucił. Wygląda to tak, że ona chciała, żeby on swoją rodzinę zamienił na nią. Żeby pozwolił, czekaj, jeszcze szczytam dokładnie, bo nie wiem, czy nie było tak. Prawdopodobnie powiem, bo jest to dla mnie do połowy czytelne. Prawdopodobnie chciała, miała w planach przejąć ciało jego żony. Zamienić się po prostu. Czyli Stefani, weź w jej ciało. Wyprzeć ciało subtelne z ciała i zająć ciało. A on się na to nie zgodził, czy jak? Wiesz co, nie zgodził się na to, ale dla mnie był to człowiek, który, ja bym to nazwała jednak, że on nie był stały w uczuciach. Bo on tutaj, tych partnerek jednak dla mnie miał dużo, tak to eter czyta. I on, nie wiem czy, no tą żonę miał, ale czy to była taka miłość,
No a zobacz, czy to nie bierze się gdzieś z jego dzieciństwa, albo gdzieś tam jeszcze głębiej z rodu, z jego rodziców. Na pewno widział bardzo dużo sytuacji i słyszał, gdzie jego rodzice się kochali, to na pewno widzę. I co wpłynęło na niego, że ma tak duże potrzeby, miał wykorzystywał te między innymi także. Jeszcze przyczyną są poprzednie inkarnacje. Okej, a księga, którą wybierał Jan? W tej księdze nie ma nic związanego z tym, że będzie oddawał tę energię seksualną, że te potrzeby jego będą o takie. Tym nie, Nie ma, nie ma czegoś takiego. Nie. A ta księga była pusta? On ją sam zapisywał, czy wziął gotowca? Nie, ona była zapisana. Tylko wiesz co, ta księga w tym momencie jest dla mnie do połowy szara i do połowy czytelna. A dlaczego tak? Pierwszy raz widzę taką księgę. Nie widzę na linii czasowej jeszcze idąc wstecz, żeby ona była... Nie wiem, co to jest za księga w ogóle, bo to... No to mi w ogóle podpada, To Asia, ta nie ma księga. tam, nie ma tam ukrytych liter na tym szarym. Nie widzę, żeby ktoś próbował zakryć litery. Do połowy jest napisane, połowa, druga część kartki jest pusta. I druga Dobra, część to jest szukajmy, szara. Haczyka szukajmy, bo to mi się nie podoba. Czekaj, a okładka, a co to jest? To nie jest normalna księga. Tam jest litera A, ale to na pewno nie jest Anunnaki. No dobrze, no to, ale czyje to jest? To A to mi nic nie mówi. A zobacz, Asiu, czy jak on wszedł już w ten ród, wszedł w to ciało Jana, to ta hybryda już jakby było wiadomo, że ona będzie mu w jakiś sposób na tej linii czasowej, że ona będzie się, że ona się pojawi? Nie. Nie, Dorotko. Hybryda dla mnie pojawiła się pierwszy moment, widzę, w eterze. Dobrze, a ciało fizyczne ma ile jego, Jana? Wiesz, on już nie jest jakimś takim młodzieńcem. Dla mnie on może mieć około 40 lat. Mogę się o 5 pomylić. Czyli ojciec ma 40 lat, dobra? Nie jest, ale on już wcześniej miał skłonności do takich kontaktów, ale dla mnie to wynikało z poprzedniego życia. Bo ten kontakt z hybrydą to nie był jakiś młody człowiek, że wiesz, tam 18-19 lat, że nie wiedział, tak? Ta księga, Drodko, jeszcze to. To jest tyle informacji, że ja już po prostu głowę strasznie mam. Dużo, ja mam głowę kwadratową. Ja też, wiesz co, ta księga na pewno jest kogoś, kto był twórcą laboratoryjnym. To jest to, a to jest po prostu czyjś inicjał, ale to nie jest, to nie oznacza świetlistych, zdemonizowanych i tak dalej. No dla dobra, a teraz jak on wyszedł z ciała po śmierci, bo jeszcze nie inkarnował, ktoś się o niego upomniał? Nie. Nikt. Kompletnie nikt? Nie, tylko widzę, no że ma to, co nałożyła mu hybryda. To dalej ma, bo nawet wygląda trochę jak ona. Okej, okay, czyli hybryda ma podpięcie do Jana, czyli ojca Mariana, tak. I do Mariana na ten moment, a do dzieci już Mariana i Alicji? Ja bym powiedziała, że one są obserwowane, ale nie podpięte. Nie widzę tutaj powiązania. Bardziej ona tu największe ale, jakie ma, to ma do tego ojca jego. Do tego Jana. Tu jest bardzo. No dobra, i co teraz subtelny Jan, jak to obserwuje i tam stoi w tej kreacji, to co on na to wszystko? Co, ciężko się doszukać w nim emocji, Dorotko. Jak próbujesz czytać, co on myśli, próbuję zobaczyć, bo on kompletnie nic nie mówi. Wiesz co, wydaje mi się nawet, że robi takie uśmiechy, jakby się z niej lekko podśmiewał, a to na pewno mu nie pomaga. Usłyszałam taki przekaz, zawiesiłaś. Ty się zawiesiłaś. A, to my się obie zawiesiłyśmy. Usłyszałam taki przekaz, że
jak sobie robiła nadzieję, że będzie coś z nią, że jest chyba głupia. I rzeczywiście to jest podśmiewanie się. Czyli on musiał temu chłopakowi, moim zdaniem, albo coś obiecać, że ona się aż tak. Bo przecież. No dobrze, sztuczna inteligencja, ale też DNA zmienione w tej postaci dołączonej ludzkiej, tak? Plus własna wola. Ale przejście na ziemię takiej istoty jest naprawdę bardzo ryzykowne, bo. Nawet jeszcze przy starych warunkach eterycznych zostałaby wyłapana i prawdopodobnie zlikwidowana, więc musiała bardzo ryzykować, skoro chciała coś takiego zrobić. Musiała go kochać. Tak to wygląda. No. No dobrze, to teraz niech Jan popatrzy na linię czasową swojego syna Mariana. I na to, jak to życie się dalej Krótko, znowu potoczyło. Niech popatrzy przepraszam cię, teraz. ale znowu przerwało i zawiesiłaś mi się. Nie słyszałam początku. Mówię, niech Jan spojrzy na linię czasową swojego syna Mariana i dalej w głąb swoich wnuków, jak wpłynęła ta jego relacja z tą hybrydą na syna, na wnuki, na ich życie, na tą męską linię. I niech powie, co on o tym myśli. Bardzo To teraz ma pełen lekceważąco obraz. podchodzi tutaj dusza do tego, bo bardzo lekceważąco moim zdaniem, bo padły słowa, no powtórzę je, no bo co mam powiedzieć. Jak nie będą za babami latać, u nich nie będzie. Ja usłyszałam taki tekst dosłownie. No ale to pytanie nie dotyczyło tylko syna, tylko dotyczyło jeszcze jego dzieci, tak? Było szersze, bo Oczywiście, bardzo jeszcze lekceważąco. wnuków. Jest to taka właśnie dusza, taka kpiąca, podśmiewać się, lekceważyć, bo jemu już chyba się wydaje, że to jego nie dotyczy, nie? Okej, to w takim razie, Asiu, zobacz na linii czasowej w przyszłości, w jaki sposób to połączenie z tą hybrydą może wpłynąć na ciało subtelne tego Jana. Co się dalej, jak to może dalej Jeżeli pójść, w którą stronę? by zszedł na ziemię, o to ci chodzi? No, czy w ogóle ma taką możliwość zejścia na ziemię, Wiesz co, ma taką możliwość zejścia na ziemię. Nie jest mu to zablokowane na ten moment, ale na pewno wiem, że byłaby to zła decyzja, bo widzę, że na pewno zdrowie bardzo by mu krzyczyło. Po drugie, nigdy by sobie z nikim życie nie ułożył, to jest dwa, w jakiejkolwiek formie, czy wybrałby ciało kobiety czy mężczyzny, i na pewno byłby przez płeć przeciwną bardzo krzywdzony. To mi się pokazuje, ale to takie, że już rękoczyny, bicie, poniżanie, nawet nie wiem, czy nie takie pozbawianie wolnej woli. Tak mi się to pokazuje. To by była jej zemsta w tym momencie, bo ja to tak czytam, nie? W takim razie, Asiu, pokaż to Janowi. Dorotko, znowu mi, kochanie, wisisz. Strasznie Holender, zawiesza to się wie, co obraz ja. i dźwięk. Nie wiem, jak ty mnie widzisz, ale mi się zawieszasz, wiesz? No, ty mi się też zawieszasz co To jakiś czas, dlatego mówię, też to słyszę. jednak jest tutaj przez energetykę też tego bytu. I... Nie szkodzi, to kończymy tę pracę Tak, dzisiaj. jak najbardziej. I jeszcze raz do Pokaż Asiu, mu konsekwencje tego połączenia z Kasandrą na przyszłość, na jego linii czasowej. Jakie to będzie miało konsekwencje? Ta jego, takie lekceważenie tej sytuacji. Bo on chyba sobie nie zdaje sprawy, w jakiej on jest sytuacji. Tutaj bardzo nieładnie się odzywa i ogólnie powiedział, że ma w dupie Kasandrę. On po prostu chyba, dla mnie to jest chyba obojętne, co się dla niego, co się dzieje z członkami jego rodziny, jaki to ma wpływ, jaki to może mieć wpływ, jaki to będzie miało. On kompletnie ma to gdzieś, Dorotka. Dobra, to w takim razie, skoro z nami nie chce współpracować, to nie będziemy się kopać z koniem. W takim razie niech wyjdzie, niech opuści tą kreację. Dziękujemy mu za uwagę. Wyjść też nie chcę.
Nie, nie, to go wyprowadź, Asiu. Niech odpala wrotki, niech spada, bo już mi podniósł ciśnienie. No, bardzo, bardzo niefajną energetykę ma, jest taki... Okej, okay, i tak tutaj sobie z tą sytuacją poradzimy, czekaj, bo ten czekaj, czekaj, bo ja potrzebuję chwilę na niego, bo to tak nie... Niestety, niereformowalny. Niestety blokuję, będę go wypychać, bo inaczej go się nie pozbędę tu. Bardzo niefajny. No okej, okay, nie chce pracować, nie musi, zrobimy to inaczej, nie ma problemu. Jego ciało fizyczne też miało pewne takie swoje, widzę, zażycia, takie chimery, ale jeszcze były takie, przejawiał jakieś ludzkie odruchy. Tutaj jako dusza kompletnie, tak jakby on to wszystko zatracił, nie? Nic nie ma. Człowieczeństwo, no dobrze. Proszę tak to nazwać. Dobrze, w takim razie, Osiu, weźmy się za Mariana i tutaj w takim razie pokaż Marianowi to wszystko, w jaki sposób Kasandra wpływa na Jana, między innymi wpływa też na niego, bo on rodowo to też może ściągnąć, Marian. On tak, on właśnie tutaj, ona wie o nim i jest w niej cząstka nienawiści, bo to jest jednak jego syn. To chodzi tylko o to, Dorotka, czyj to jest syn i to są jej jedyne tak. Ale. Rozumiem, o to jej tylko chodzi. Tak. Ale chodzi teraz o to, jakie konsekwencje to miało, to połączenie z Janem na Mariana fizycznego, kiedy miał fizyczne ciało. Chcę, żebyś mu pokazała tą linię czasową. Żeby on sobie teraz przypomniał wszystkie te wspomnienia, odblokował tą pamięć. Dużo spadków dziwnych energetycznych i, o Jezu, miał oczy, zmian chorobowych. Ale prowadzących do zgonu, Dorotka, tak mi się to pokazuje. A wejdź głębiej w ten obraz właśnie jego problemów zdrowotnych. Czekaj, bo mnie coś boli, wiesz? Dużo ludzi, którzy poumierali w różnym właśnie z tej rodziny. Z rodziny. I choroby. Ale te choroby na tym rodzie są jeszcze wstecz. Te choroby to nie jest, że tak powiem, całkowicie wynik tutaj tej... przepraszam. Tego nakładu, tej Kasandry. Tak. Strasznie oddziaływuje i na łącze, i na... nie wiem, co ona robi, ale powoduje straszny dyskomfort. Nie wiem, czy też tak czujesz, bo ja tak... Tak, nie? Tak. Wiercę się, kręcę się i tak nie mogę miejsca znaleźć. No dobra. Dobra, to w takim razie poczekaj. To skoro tam były zapisy w kodzie genetycznym, to niech sprawdzą ciała subtelne, czy te zapisy jako ciała subtelne też nadal mają, jeżeli chodzi o choroby. Chodzi o to, żeby kiedy będą inkarnowali, na przykład ci, którzy tutaj rodzice, przepraszam, rodzeństwo Mariana, którzy już nie mają fizycznych ciał, to może mieć wpływ w późniejszych inkarnacjach na nie, tak? Wiesz co, Dorotko, widzę, że tego nie ma, o co pytasz, zapisu też w DNA o chorobach. O chorobach nie ma, dobra. Jest zapisana pamięć o chorobach, ja widzę to. No to wyciągają to, wyciągają całą pamięć. I tutaj niech również dzieci Mariana sprawdzą, córka i dwóch synów, czy też jeszcze gdzieś tam jakieś pamięć nie została. I też. Żeby wszyscy sprawdzili. Tak, to też oni będą wyciągać, bo to jest, ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła, Dorotko, że też niepowodzenie w takich innych kwestiach w życiu, też ze względu na to, że są jego dziećmi. Może dotykać dzieci Mariana tutaj. Dobra, w jakich aspektach może dotykać? Wiesz co, w każdych aspektach. Określiłabym to, że w każdych aspektach może dotykać. W kwestiach finansowych, zdrowotnych, uczuciowych, rodzinnych, w każdej kwestii. Ale mówisz, Asiu, o tym nakładzie, o tej Kasandrze. Tak, mówię o tym, mówię dobra. O tym nakładzie. No to w takim razie robią sobie taki kuferek, do którego wszystkie te koneksje z tą Kasandrą, to co mogłoby być, mieć wpływ na ich aspekty życia, z każdego aspektu życia ściągają i wkładają do tego kuferka. Wszyscy, którzy tam stoją, i dzieci, i jego rodzeństwo, siostry, bracia, wszyscy, którzy tam stoją, wkładają, mama. Tutaj wychyliło mi się zdanie, które zachowała pamięć.
Mariana, i on wypowiada te słowa, to jest jego ojciec. Ja tajemnicę i tak wezmę do grobu. Ale to powiedział ojciec Jan czy Marian? Mówisz o Marianie teraz. Z Mariana wyszło, a powiedział ojciec Jan w ten sposób. Aha, i z Mariana to wyszło. No to dobrze, Tak. że z niego to wyszło. Okej, okej. I ty też ją Dobra. zabierz. Aha, czyli to przeszło dalej, że on też miał nie powiedzieć, co się tak naprawdę stało, tylko też jakby zabrać to ze sobą do grobu, tak? Czyli reasumując, ten nakład tej hybrydy powoduje bardzo duże problemy na każdym polu w tej rodzinie. Po pierwsze zdrowotnym, czyli choroby, tak? Finansowym, w relacjach, czyli Tak. ogólnie jest. Jeszcze Dorotko, to o czym ja mówiłam na początku, to, że byt jest zdolny przewołać jakąś sytuację, wzmocnić jeszcze jakieś negatywne skutki i puścić linię czasową w przyszłość. Jak zobaczy, że coś komuś wyszło, może przytrzymać to i zrobi coś, że z kolei się okaże, że wyszło, a tak naprawdę nie wyszło, tak? Dobra, a czemu tak dużo tajemnic jest, jeżeli chodzi o jego dzieciństwo, w ogóle o życie Mariana fizyczne? On o wielu rzeczach nie wiedział. No i się do samego końca o wielu rzeczach nie dowiedział, taka jest prawda. Nawet dalsza rodzina, że tak powiem, nie wie tutaj wszystkich rzeczy i też ciężko jest dowiedzieć się tak naprawdę prawdy, o co w tym chodzi. Chodzi tutaj o to, że po prostu jego ojciec miał bardzo takie bogate życie intymne i nie mówił też prawdy. Nie mówił też prawdy. On na każdym polu, bardzo dużo było tych kobiet. Na każdym polu tak A naprawdę. poczekaj, Asiu, a zobacz, czy widzisz jeszcze, że oprócz tych troje braci i tych trzech sióstr, czy jeszcze są jakieś dzieci, o których na przykład sam Marian może nie wiedzieć? Wiesz co, Eter mi wyświetla dwie osoby. Tylko na 100% no nie chcę brać odpowiedzialności, że powiem, że to są jego dzieci. Dla mnie Eter czyta dwie osoby jeszcze. Z tego samego ojca, czyli z tego Jana. A one są świadome, jakiego mają ojca? Kto jest ich ojcem? Czy nie mają pojęcia o tym? Wiesz co, dla mnie jakby nie wiedziały. Wygląda Nie to wiedziały. tak, że nie czyta Eter tego, żeby wiedziało, że to on. W ten sposób nie. To jest mężczyzna i kobieta. A zobacz jeszcze, Asiu, jedną rzecz. Czy to, że w tym rodzie też jest problem z używkami, chodzi o alkohol, Tak. to też ma jakiś wpływ albo jakieś połączenie z tą Kasandrą? Wiesz co, to za bardzo nie ma wpływu. To już jest w tym rodzie od dawien dawna i to po prostu przeszło. Byt z tym akurat tutaj, chyba że miał zamiar spowodować chorobę, wtedy tak. Jeżeli nie, nauk jako nauk był już wcześniej. Tutaj mi tak. Ale wszystkie te osoby, które stoją tutaj w kreacji, też mogą powyciągać te tak. Rzeczy związane z alkoholem, z używkami. Rodowo to, co się tam zapisało w nich na poziomie rodowym. Linia czasowa, w ogóle dziwne rzeczy to się dzieją dzisiaj. Linia czasowa mi się cofa i wiesz co? Tak jak patrzę na linię rodową, cofnęło mnie jeszcze wstecz i słyszę głos, że takich Janów to było więcej. Spójrz, ona mi to pokazuje. Czyli byt tutaj rozmawia, ona jest gdzieś, czeka i pokazuje, że był jeszcze ktoś taki, kto też robił tak samo. No ona nam tutaj trochę, wiesz, próbuje nas, że tak powiem. To znaczy, to też, ale ci powiem, że akurat w tym przypadku ma rację. Ma rację. Bo jak się przyglądam, to no, tam to mówię po prostu bardzo dużo tego, takich rzeczy było. Ale czy jest to jakiś rodzaj taki konkretny klątwy z jej strony na dzieci Jana? Jana przeklnęła, to na pewno tak. Dobra, gdzie to Poparła jest się też tym, w Marianie? Co powiedział członek rodziny Dorotko jeszcze wstecz i zrobiła to, co mówiłam, wzmocniła. Więc dla mnie mamy, ja nazwałabym to, że dwie klątwy. Jedna mniejsza, druga większa. Dobra, dobra, wszyscy, którzy tam stoją, jeżeli w nich to jest, wyciągają to do tego kufra.
Cały zapis rodowo, wszyscy wyciągają. To jest zwój. Ja chcę zobaczyć, co jest co na tam jest. Rozwinięciu tego. To wygląda jak miapos, nie? Jest rozczłonkowanie ciała. Widzisz? To, co pokazało mi się. Okej, okay, na początku. Tam jest w ogóle pokazane. Dla mnie to jest egzekucja. Jest egzekucja, wygląda to dla mnie jak egzekucja rytualna. Ale na Marianie, tak? Wiesz co? Nie. Pokazuje mi się to jakby treść tej klątwy. Nie na Mariana tak typowo, tylko czego to dotyczyło. Że to jest po prostu tak jakby nastawione na zmieszczenie. I dla mnie jest przez pracę jakąś rytualną. Mi to nawet podchodzi pod jakiś wudu, coś takiego. Wygląda po prostu jakby komuś ręce i nogi poobcinał, a ręce na bank. Żeby nie dotykał innych kobiet, Dorotka, masz. Dobra, zobacz, czy wszyscy w rodzie, szczególnie tutaj mężczyźni i tutaj synowie, też Mariana, tutaj jest dwóch synów i córka, tak. Czy wszyscy tą klątwę ściągnęli z siebie? To jest wyrzucone. To u nich jeszcze widzę, że było wpisane. Było wpisane, bo było, ale nie zostało aktywowane. Ona tu musi czuć. Bo to, że on tu ma, to nie znaczy, że to działa, nie? Tak. To jeszcze no, nie było aktywne. No, dobra, Asiu, w takim razie zobacz, czy oni jeszcze mają jakieś koneksje z tą hybrydą, bo dobrze by było się jej pozbyć już. Ktokolwiek, jakakolwiek energia, jakieś przekazy od niej, cokolwiek tutaj ma ktoś z nią wspólnego. No, jedynie ten, co poszedł, ma. A to już mnie nie obchodzi. Nie chciał ściągać, nie chciał pracować, to niech sobie. Tylko jego. Dobra, taki mądry był, to niech sobie radzi. I tutaj wzdłuż nie ma nikt. Dobrze, to w takim razie ten kuferek wyrzucają do portalu. A myślę, że tą zablokowaną Kasandrę, to tam ktoś. To ona sobie do. Znowu kobiety. Trzeba ją podstawić pod poziomy i niech ona wraca do domu. Idzie po nią ktoś. Bed zostanie prawdopodobnie w poziomach i będzie tam mieszkał. Dlatego, że tutaj, tak jak ja czytam teraz rozmowę dwóch bytów innych, to jej zachowanie jest w pewien sposób zasadne. Więc byt nie jest to całkowicie wina bytu, że ta sytuacja wygląda w ten sposób, tak? Tak. Ktoś stwierdził. Okej, okay, ale poczekaj, jak ona wejdzie do poziomów, to ten nakład na tego Jana spadnie z niej? Z niego tak. Okej. No to przy okazji on skorzysta, mimo tego, że był chamski. Tak. Bo chyba, że se przygrucha kogoś innego, to już jest jego sprawa. Wiesz co, no dobrze. W miejscu, gdzie on jest, bo tam, gdzie jest dusza, to energetyka jest na tyle, że tak powiem, niekorzystna, że żeby tam ciężka. Kogokolwiek, to trzeba mieć szczęście niesamowite. Dorotko, ja ci muszę na sekundę przeprosić. Dobrze, w porządku. Przepraszam. Nie ma problemu. Dobrze. Dobra, Asiu, teraz zaobserwuj, kiedy spadł ten nakład, czy ciało subtelne teraz jest bardziej świadome Mariana, prawda? Tak, odzyskuje świadomość, jeszcze energię się dopełnia, ale już świadomość wraca i jest powrotem, nie? Dobrze, pokaż mu proszę tą księgę, aha, bo to była Jana księga, a zobacz księgę Mariana, w jaki sposób Marian wybierał to życie. On też miał gotową księgę, ale ta księga nie wygląda tak jak tamta. To jest normalny. A jaki scenariusz był w tej księdze, Asiu? Bardzo duże prawo karmiczne. Karma. Spłata długów, coś takiego na język polski widzę. Dobrze, a czy Marian chce tą karmę wyciągnąć? Tak. Okej. Bo to też mogło odbić się w ten sposób, że tak jakby za ojca, wiesz, pokutował, nie? Za ojca, że tak powiem.
Co tam jeszcze jest? Co zostanie dane, zostanie utracone. A Jan i Stefania to są jego biologiczni rodzice, Mariana? Na pewno Jan. Na pewno Jan. Natomiast jeżeli chodzi o matkę, ja powiem tak. Nie jestem pewna, ale dla mnie to nie jest jego matka. Może w ten sposób. Okej. Dobra, czy Marian zechciałby zmienić tę księgę? Ja Tak. wiem, że to życie już minęło, ale jednak Tak. tyle traumatycznych rzeczy się zdarzyło w tym życiu, że zmieniając swoją księgę, tutaj to też będzie miało Tak, wpływ tym na... bardziej, że tam jest napisane, że będziesz, czyli to też może do czasu przyszłego, jak już znowu zejdzie, jeżeli zdecyduje się inkarnować, to może go znowu dotknąć, nie? I Dobra. jego rodzinę też. Więc zmienia sobie Marian tą księgę. Widzi, co mu nie służyło na tamtej linii czasowej i zapisuje On, tak ten scenariusz. tak, zapisuje z myślą już Dorotko o przeszłym życiu, czyli będzie, Właśnie. planuje tutaj zajść jednak na ziemię. Chce przede wszystkim być wolny, nieobciążony tutaj żadnymi sprawami, za które nie, z którymi nie jest powinowacony ani niczemu winny. Chce być kochany, chce mieć rodzinę, pełną rodzinę, chce być zdrowy. I wpisuje sobie to, czego mu trochę tam brakowało. Poczucie własnej też wartości, spokój, kreatywność i możliwość rozwoju. Bo nie zawsze w życiu to miał. To chce. Tak. Dobrze, i zapytaj, czy Stefania albo tutaj te siostry i bracia Mariana też zechcą sobie zmienić scenariusz. Niech Tak. sprawdzą, czy te księgi, jak były wybierane. Ja tak patrzę już grupowo, co mi takie samo się wyświetla, na pewno też karma. Dobrze, wyciągają to. No, bardzo rozbudowane prawo karmiczne, które tak naprawdę na wszystkich aspektach życia mogą działać tutaj. Chcą zmienić. Dobrze, zmieniają to. Z nich to nikt nie zapisywał księgi sam. Tutaj nie było takiej No osoby. tak, wszyscy mieli gotowce. Tak. I jeżeli jeszcze dzieci tutaj, Mariana i Alicji, bo tutaj jeden syn miał wykonywaną pracę, Tak. jeden z synów, więc został nam jeden syn i córka, jeszcze niech oni jeszcze u siebie spojrzą to, co może być rodowo mieć wpływ niekorzystny na ich doczesne tutaj życie, co jeszcze może nie być aktywne, ale jest na rodowo zapisane, wyciągają to. To samo praktycznie, co tam było. Dobrze, to też zmieniają księgi. Tak. Oni też chcą właśnie zrobić nowe. I też wolność, kreatywność, miłość, rodzinę, zdrowie, dobre chcą wpisać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Asertywność, kreatywność. Życie w obfitości. Przede Zmieniają. wszystkim. I zmieniają to. I jeszcze czekam na nich, bo już tam te pierwsze księgi zostały zmienione całkowicie. I oni jeszcze tutaj kończą sobie. A jeszcze tak mnie ciekawi, Asiu, dlaczego Marian praktycznie do 20 roku życia prawie że był nazywany Wojtkiem, mimo to, że to było jego drugie imię. Dopiero później on się zbuntował i poprosił, żeby nie nazywać go Wojtkiem, tylko Marianem. Tutaj prawdopodobnie jego tata zdecydował nazwać go inaczej, czyli to imię w urzędzie przepisać mu Marian zamiast Wojciech. On miał mieć na imię Wojciech, dlatego
Każdy na niego tak wołał. A Okej. później tak. Tak wołali wszyscy, nawet rodzice, tak? Widzę, że tak miał mieć na imię. Miał nazywać się Wojciech Marian, a nazywa się Marian. Nazywał się. Okej. Dobra, i teraz tak, tutaj chciałabym, żeby dzieci Mariana i Alicji jeszcze pooczyszczały sobie miejsca, w których mieszkają, fizyczne ciała. Tak. Bo ta energetyka tutaj No, to nie była zbyt fajna. Też i mogło to powodować częste psucie się elektroniki, sprzętów różnych w domu. Też innych członków rodziny. Dobra, i teraz Asiu, zobaczmy, w momencie, kiedy zmienili tutaj praktycznie wszyscy księgi, linię czasową, hybryda została odprowadzona do domu. Tak. Niech teraz zobaczą w przyszłości córka i tutaj ci synowie, co się zmieniło na linii czasowej, oni jako już wnuki tak naprawdę tego Jana. Dobrze, Dorotko, dokończ, bo naszłyśmy. Co się zmieniło, tak? O. Tak, co się zmieniło, tak, przy zmianie tej linii czasowej i ściągnięciu tego nakładu dla nich? Pierwsze, co ja zobaczyłam, mi się pokazało, to tak jakby na tą linię weszło słońce. To mi się pokazało, jak po prostu wschód słońca. Rozjaśniła się ta linia. Ja bym to nazwała, że wszystko wróciło do życia. Na tej linii. Widzę spokój, odbieram spokój, taką harmonię, brak już takiego stresu, takich nerwów na tej linii u członków rodziny. I dla mnie, bo mi to się pokazuje takimi kawałkami, fragment po fragmencie wraca wszystko do normy. Ja bym to nazwała tak. Dobrze. Zapytaj jeszcze Alicji, czy ona zechciałaby jeszcze, zanim reszta członków rodziny się, że tak powiem, rozejdzie do własnych kreacji, jeszcze zerknąć na to mieszkanie, nad którym toczy się sprawa na linii czasowej. Czy uważa, że jeszcze jest coś, co mogłaby energetycznie zrobić dla siebie, żeby jakby przyspieszyć bieg tych spraw? Ciało subtelne też tutaj chciałoby wewnętrznie taką mieć też harmonię w sobie, taki spokój, żeby tak podejść do tego pozytywnie, ale tak mniej też emocjonalnie, żeby tak już nie przejmować się aż tak bardzo, ale żeby osiągnąć taką harmonię też w sobie, bo ją to też dotyka. Tym bardziej, że ta sprawa zmienia się na różne inne takie aspekty wskakuje i też nie wiadomo, co tam będzie dalej i ją to niepokoi. Dobrze, to wyciąga cały ten niepokój i wszystkie te emocje, które obniżają jej energetykę w związku z tą sprawą. Tak. No, troszeczkę tutaj produkuje ciało subtelne i fizyczne takich emocji. Widzę, że się bardzo ładnie czyści, bo pracuje nad sobą przepięknie, tyle że produkuje, no ta produkcja jednak tam idzie. Taką harmonię, taki balans ona chce sobie zapisać, żeby właśnie może mniej tak myśleć, a bardziej tak nastawić się, że będzie dobrze i dokładnie, pewne rzeczy odpuścić, tak żeby ją to tak w środku po prostu nie spinało, nie? To pokazuje. I tak sobie zapisuję. I tą miłość, tak, energii chce, dużo chce energii. Ciało subtelne prosi o rozkręcenie tej miłosnej energii, żeby ta Więc rozkręca w sobie, rozkręca maksymalnie, tak jest. Produkuje tą energię u siebie. Tak, to się pokazuje wręcz na czerwono, kręci się. Wokół serca, w klatce piersiowej robi się coraz większe kółko.
I też oczyszcza swoje mieszkanie z jakichś myślokształtów, rzeczy, które wygenerowała mentalnie sama swoimi myślami. To są właśnie takie drobne niepokoje, myśli, myślokształty. Troszkę lęku, strachu tam fruwa. Nie jest tego dużo, ale jednak to może dotykać. Dobra. Cześć. A czy Marian inkarnacyjnie też się poczyścił, Osiu? Inkarnacyjnie i rodowo, inkarnacyjnie tak. Ja nie widzę tam, że Okej, coś czy. okej, okej. Zapytaj Alicji, czy chciałaby zamienić słówko z Marianem. Tak. To dajmy im chwilkę, żeby mogli ze sobą porozmawiać. Jak postrzegasz tę konwersację? Ich jest Rozłączyło się w przyjazna? sposób subtelny, ale się bardzo ucieszył. Bardzo się ucieszył, ale widać, że energetykę, jaką ja odebrałam, jest szczęśliwy. I przede wszystkim odebrałam to, że jest wolny. Tutaj ciało subtelne nie posłużyło się moim głosem. Wypowiedziało się po cichu z kolei, ale. Jest szczęśliwe, to czuć po prostu, nie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, zapytaj subtelnie Alicji, czy w takim razie możemy zamknąć tę sesję. Tak, ciało subtelne wyraża zgodę. Czy Marian również uważa, że rozwiązał swój problem? Tak, tak, ciało subtelne tutaj. Mówię, że on jest spokojny w tym momencie. A do fizycznej Alicji coś chciałby powiedzieć? Czy... Że jest jej bardzo wdzięczny. I to samo co do subtelnej, tak mówi. To ciało subtelne w tym momencie dusza, no nie jest jakaś bardzo mocno wylewna, ale w takich dwóch słowach można wyczytać o wiele, wiele więcej. Na pewno jest szczęśliwy i na pewno jest bardzo wdzięczny, bo to widać po nim, nie? Tylko on, Dorotko, jak będzie wychodził, myślę, żeby go w inne miejsce dać. Tak. Ja myślę, że jako pierwszego może go otwórz mu tam portal, niech on sobie wyjdzie na innych frekwencjach, bo Przez ten zmienił tą moment tam, energetykę. tak, gdzie on był, to ta energetyka nie jest, że tak powiem, zbyt dobra dla niego. Ja bym go puściła jeszcze dwa piętra wyżej, Dorotka, wiesz? Pewnie, No, że tak. myślę, że. To może być dobre miejsce? I zobaczmy, jak on się tam czuje. Mówi, że jest ciepło. Jasno, no tak, bo tam, gdzie był, Podoba to mu się. tak. Nie było jasno. Podoba mu się. No to dobrze. Okej. W takim razie tutaj mamy jeszcze ciało subtelne Janusza, Wacławy, Niny, Marii, Ewy i Stefanii, więc oni też wracają do siebie. I Myślę, że dzieci. oni też, Dorotko, wyżej mogą pójść. Osoby, których już nie ma. No Marek ma ciało fizyczne, Tak, więc. tak, tak. Marek, tak. Ja mówię o duszach. Przepraszam. Praktycznie w jedno miejsce weszli. Także są, że tak powiem, razem wszyscy w jednym miejscu. Bo Bardzo dobrze. odpowiada, tak.
Czyli zostało nam ciało subtelne Alicji i córki Mamy. i dwoje synów, prawda? Tak, tak, cztery osoby. Dobrze, no ja myślę, że każdy może się rozejść do własnych przestrzeni, własnych kreacji, Asiu. My też opuścimy te kreacje i jak mówią zwykle... cześć, mama. No tak. Te kreacje będzie trzeba zniszczyć. Najpierw idą dzieci i Alicja, za nimi Dorotko też już ma wejście. Tak, 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 tak. Dobrze, ja też opuszczam tą przestrzeń. I Asiu, wracasz. Rozłączasz się w ogóle z całą energetyką tej pracy. Chcę, żebyś pozbyła się, wyrzuciła wszystkie obrazy, które dotyczyły tej pracy, wszystkie emocji, które towarzyszyły podczas tej pracy. Rozłączasz się z tymi energiami. I na trzy wracasz do teraźniejszości, skąd do ciebie mówię. Wypełniona swoją własną energią. Kreatywna. Jeden, dwa i trzy. Dobry wieczór. Dobry wieczór.